obejmie się. A mogę? No. Ja spróbuję teraz. No. Ale... Są to pierwsze zajęć, które prowadzę na terenie Włocławka, bo ja takie zajęcia prowadzę dla świetlic, które znajdują się na terenie Włocławka. I bardzo się ucieszyłam, że mogłam również zaprezentować to na terenie tej szkoły. Powietrze i woda to jest coś, co dla dzieci jest takie bardzo oczywiste. Spotykałam się z tym na co dzień, ale jednocześnie nie bardzo orientują się w zależnościach między tymi dwoma substancjami. Te dzieci, które tu były, byłam zachwycona, mają mnóstwo wiadomości, mnóstwo informacji, wręcz wyprzedzały doświadczenia, które same robiły. I to chyba im się najbardziej podobało, że mogli sami nadmuchać balon, sami opróżnić butelkę z powietrza, ze słoika wypompować powietrze, zobaczyć, że balon rośnie bez powietrza. Proszę bardzo, próbujemy. Bij śpinkę, chodź. To było bardzo, bardzo interesujące dla nich i dla mnie też, ponieważ no, z małymi dziećmi na ogół nie przebywam, więc byłam zachwycona ich zainteresowaniem, zaangażowaniem i myślę, że będziemy powtarzać takie zajęcia. Mam ich kilka zestawów, już się umówiłam na układ słoneczny. No właśnie.